Szokiem do wierzenia. Stanisław mówi wprost. W Polsce zostanie wprowadzony program totalnej inwigilacji. A to wszystko w związku tak naprawdę z koronawirusem. Politycy wykorzystają tak naprawdę motyw koronawirusa po to, żeby inwigilować społeczeństwo, żeby mieć pełną kontrolę nad społeczeństwem. Nieprawdopodobna wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Nieprawdopodobna przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Jasnowidz mówi wprost. W związku z koronawirusem w Polsce, a także na świecie zostanie wprowadzony program totalnej inwigilacji. Eee, tak, że będzie praktycznie człowiek kontrolowany, a to wszystko związane jest z koronawirusem. Koronawirus będzie takim pretekstem, gdzie politycy tak naprawdę będą mogli dokonywać zmian na swoją korzyść, a na niekorzyść społeczeństwa, tak. No, wydaje mi się, że już praktycznie jesteśmy tak na każdym kroku inwigilowani, chociażby sam fakt, że wszędzie są praktycznie są kamery, tak, na osiedlach, na skrzyżowaniach, wiadomo, w niektórych sprawach to jest korzystne, tak. Natomiast no, czasami człowiek ma wrażenie jakby był w jednym wielkim Big Brotherze, tak wszędzie są kamery, jest praktycznie tak tutaj inwigilowany człowiek, wszystkie ruchy, które dokonuje, to praktycznie dziś zostawia ślad w internecie, płacąc tak, rozliczenia nawet Pity przez internet, no, wszystko praktycznie dzisiaj jest elektronicznie odbywa się, jest człowiek kontrolowany. Natomiast tutaj Janowiczowski mówi, że ta kontrola będzie jeszcze większa, że to będzie jeszcze praktycznie większa, że świat będzie likwidować programy socjalne, zabiorą i ograniczą Człowiekowi prawa w związku właśnie z koronawirusem, zabiorą i ograniczą człowiekowi prawa. No i tutaj Jasnoiziacowski podaje taki pro, prosty przykład, tak, ale jest to przykład, który tak naprawdę ma szersze znaczenie, tak. No, Jasnoiziacowski mówi o takiej sytuacji. Jeżeli on na przykład zostanie podwieziony samochodem przez sąsiadkę, sąsiadka go podwiezie na dworzec PKP. Jasnoiziacowski będzie chciał jej jako podziękowanie no, zapłacić jakąś sumę pieniędzy, tak. No to jak pieniądz zostanie całkowicie zlikwidowany, bo tutaj Jasnoizacowski mówi o tym, że będzie dążyło się do tego, żeby faktycznie no płacić tylko kartą, żeby ten pieniądz papierowy był w szczególnych sytuacjach, no bo pewnie on nigdy nie zostanie wycofany, tak, ale żeby po prostu powszechne było używanie kartą. No właśnie, czy też na przykład takie, takie sytuacje, gdzie będziemy płacić pieniędzmi, ale to musi być w jakiś sposób tak uargumentowane. No właśnie, Jasnoizacowski mówi taką, taki przykład, że jeżeli został, by podwieziony przez sąsiadkę na dworze z PKP i chciałby jej w podzięce zapłacić jakąś sumę pieniędzy. No to nie może tego zrobić, tak dając normalnie pieniądze do ręki. No wiadomo to jest forma grzesznościowa tak. Każdy z nas pewnie komuś coś za coś zapłacił, tak za jakąś przysługę, tak. No i tu jasny zatkosi mówi, wtedy musiałby tak naprawdę dokonać płatności przez konto na konto sąsiadki. No a tutaj zaraz by się mógł Urząd Skarbowy doczepić, tak skąd te pieniądze? Dlaczego? Czemu po prostu podatek nie jest od tego odprowadzony, tak? I tak wygląda właśnie sytuacja. No i rzeczywiście tak, ta sytuacja właśnie z tym koronawirusem może doprowadzić do tego, że pieniądz może zostać wyparty, tak? Tak na przykład jesteśmy cały czas uczeni w, przez wszystkie media, że na pieniądzach też może znajdować się koronawirus, tak? Tutaj, że bezpieczniejsze są transakcje, tak jakby kartą. Też na przykład była sytuacja tego typu, że praktycznie jeśli chodzi o kartę, to tam jest limit do, do płatności bez podawania pin bo 20 czy tam 30 czy 50 zł w każdym razie ten limit został podwyższony do 100 zł, tak? No ale na dobrą sprawę, jeżeli my przyłożymy kartę do terminala w sklepie, to tak samo tam po prostu są bakterie, są zarazki, tak? Poza tym na, na pieniądzach mogą być te bakterie, te wirusy, ale też mogą być one po prostu gdzieś na klamkach, na drzwiach, tak? Czy po prostu w innych miejscach. Oczywiście każdy z nas wie, że na pieniądzach jest bardzo dużo bakterii. Natomiast no przecież y, 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 raczej człowiek tutaj ostrożnie się tak posługuje tymi pieniędzmi, y, no przecież y, tutaj stara się praktycznie zachować środki higieniczne, tak? No właśnie, a tutaj ten koronawirus byłby wtedy pretekstem, żeby ludzie płacili praktycznie kartą, tak, żeby praktycznie płacili kartą, a nie żywą gotówką. No nieprawdopodobna absolutnie sytuacja i tutaj jasnowicz mówi wprost, zostanie wprowadzony program totalnej inwigilacji, nieprawdopodobna wizja, czyli to, co już mamy miejsce praktycznie i to wyobraźmy sobie, że to, co teraz jest, to jeszcze z 10 razy mocniejsza inwigilacja niż to, co, co mamy Obecnie tak, czyli jak obecnie praktycznie wszędzie jesteśmy gdzieś numerem, peselem, tak. E, tak na przykład do urzędu idziemy, to dla urzędu jesteśmy numerem, tak. Jesteśmy peselem albo NIP-em. E, w ten sposób mamy się komunikować. Niedługo to nawet nie będziemy podawać imienia, nazwiska w jakimkolwiek po prostu kontakcie z urzędem, czy w jakieś pismo wyjaśniające, tylko ja numer taki i taki, zgłaszam taką i taką po prostu sprawę, że mam problem z tym i tym, tak, e, na przykład z jakąś tam płatnością, czy na przykład jakimś tam po prostu rozliczeniem podatkowym. W ogóle człowiek, no jeszcze mamy do czynienia z RODO, to już tym bardziej. Tak? Nieprawdopodobna sytuacja. No, to jeszcze może być szerszy, po prostu zakres, tak? jeśli chodzi o ten program totalnej inwigilacji. Może on po prostu do, do, no, praktycznie dotyczyć e, kolejnych, praktycznie, e, sfer życia, o których my praktycznie nie wiemy, tak? e, o których e, tutaj nie wiemy praktycznie, jak to będzie wyglądało. Natomiast rzeczywiście program em, totalnej inwigilacji. I tu warto wspomnieć o tym, że przecież podobna sytuacja miała miejsce w 2001 roku po atakach na World Trade Center. Te ataki miały miejsce tam we wrześniu. Do potem zaoszczono praktycznie przepisy dotyczące właśnie tych lotów z tak, samolotami. No i tam były bardzo rygorystyczne. tak I też antyterroryści mieli po prostu podróżować na te trasy dłuższe, transatlantyckie. Odpowiednie zamknięcie kabiny, jeśli chodzi o pilotów, że piloci nie mogą mieć tego samego jedzenia. Tak, że nikt się nie może tam dostać i tak dalej. No, szereg drastycznych przepisów, w tym także to, że praktycznie ceny biletów wzrosły, tak? Ceny praktycznie tutaj biletów, jeśli chodzi o właśnie podróż z samolotem, one wzrosły, one praktycznie właśnie wzrosły w związku z tym, że tłumaczono to właśnie tym bezpieczeństwem, tym bezpieczeństwem, tak? Kto wie, czy czasem na przykład banki nie wprowadzą dodatkowej opłaty, tak? Na, na przykład, nie wiem, jakieś tam po prostu 2 czy trzy złote tytułem jakiegoś ubezpieczenia od koronawirusa, czy na wypadek wystąpienia jakiejś sytuacji katastrofalnej, tak? No, no na pewno to po prostu odbije się po naszej kieszeni, można powiedzieć po prostu w, 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 w ten sposób, tak? I tutaj miastonic mówi w ten sposób: świat będzie likwidował programy socjalne zabiorą i ograniczą człowiekowi prawa. Programy socjalne, zobaczę sobie na przykład rząd prawa i sprawiedliwości, ile wprowadził trzynastki, tak? 500 plus na jedno dziecko, na, 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 na dwójkę dzieci, na więcej dzieci, tak, liczono od pierwszego dziecka. Podwyżki pensji minimalnej, a tutaj koronawirus będzie podstawą do tego, żeby ciąć, 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 tak? I rządzący powiedzą: No, jak tyle wpompowaliśmy pieniędzy w gospodarkę, setki miliardów złotych, a to nie mówię tylko w Polsce, bo to też na świecie będzie, tak? I wtedy rządzący powią: No, nie, musimy po prostu, nie będzie waloryzacji emerytur i rent. Musimy po prostu zamro zamrozić pensję minimalną. Nie będzie podwyżki, jeśli chodzi o sektor publiczny. Tylko pytanie to, że po prostu politycy to mogą wykorzystać na niekorzyść dla społeczeństwa, gdzie już praktycznie te pieniądze są spłacone, tak? zostaną praktycznie one tutaj spłacone. No i tu jasnowicz mówi też o tym, że Polska teraz w tej sytuacji, w której się znajduje, w tej kwarantannie, gdzie wszystko jest praktycznie pozamykane, no to Polska jest nieczynna, tak? Że ten stan nie może praktycznie trwać wiecznie, że to jest bardzo niebezpieczne, tak? Jeśli chodzi o gospodarkę, bo gospodarka znajduje się po prostu w stanie krytycznym. Jasnowicz mówi w ten sposób dokładnie, cytuję Polska jest zamknięta, jest to masakryczne dla gospodarki, masakryczne dla gospodarki. Można by powiedzieć tego rodzaju, że Polska idzie na takiej rezerwie, a tak jak mamy w samochodzie, jeśli chodzi o paliwo, to gdzieś tam chcemy dotrzeć na przykład na stację benzy benzynową, jedziemy autostradą i modlimy się, żeby tylko zdążyła tej, żeby st staczyło nam tej rezerwy, żebyśmy dojechali na najbliższą stację benzynową. I tak można powiedzieć, jeśli chodzi o Polskę, tak. Zresztą, no może nie dosłownie tych słów nie użył praktycznie Mate premier Mateusz Morawiecki, ale mówił tam, że ba, jeśli chodzi o rezerwy państwa polskiego, no to to jest praktycznie kilka ty tygodni, tak, żeby. Jakby czy tam na, na, chyba do dwóch miesięcy, tak, żeby Polska praktycznie mogła w ten sposób funkcjonować, tak no, państwo polskie musi płacić potężne tutaj teraz pieniądze, tak, Z różnego rodzaju zasiłki, ta tacza ta antykryzysowa. Firmy stoją, ludzie nie pracują, pracują zdanie ci, co mogą. Także no to praktycznie wszystko cały jest praktycznie zastój, tak? Nieprawdopodobna jest sytuacja. No a najgorsze jest to, co mówi i Jackowski, że po koronawirusie dojdzie do wybuchu wojny. I tu rzeczywiście ta wizja może się zrealizować i też nie ma co się dziwić, że bo wiele państw będzie w sytuacji bardzo ciężkiej, kryzysie ekonomicznym, no i będą chcieli po prostu wszcząć wojnę po to, żeby rozruszać gospodarkę, żeby to był dodatkowy zaszczyt, tak, bodziec, jeśli chodzi o gospodarkę. Każdy o tym wie, że nic świetnie nie rusza, faktycznie nie rozrusza gospodarki jak wojna, tak, kolejne działania wojenne. Jest to przerażające, ale niestety, tak, to nie jest tak, że jakby to działania wojenne wynikają tylko z jakichś pobudek przywódców, ale też z przyczyn ekonomicznych, tak, na razie świat się nie, nie upora, jeśli chodzi o skutki e, tutaj koronawirusa, ale jeżeli upora się świat, no to potem będzie, e, będzie po prostu e, no, pogoń za tym, żeby e, to, szukać pieniędzy, tak? Może rzeczywiście dojść do wojny, wojny na przykład światowej, do wybuchu trzeciej wojny światowej, konfliktu e, międzynarodowego, tak? No właśnie, e, tutaj jest no i Zezkowski mówi w ten sposób. Program. Totalnej inwigilacji. tak? No, praktycznie już teraz mamy e-dowody, tak, dowody elektroniczne, mamy karty do bankomatu z chipem, mamy telefony komórkowe, które nas namierzają przecież, tak, lokalizacja, więc wszędzie jesteśmy praktycznie namierzani, tak. Kiedyś śmiano się, że czy po prostu wydawało się, że science fiction, że człowiek będzie miał pod skórą chipa i z tym chipem będzie chodził, wszędzie po prostu każdy, każdy jego ruch będzie śledzony. No, a dzisiaj jest to samo, tak, no, na przykład telefon, smartfon, przecież ten na telefonie pokazane jest, tak gdzie jest twoja lokalizacja i tak dalej, wszystko praktycznie, tak, odpowiednie instytucje czy służby wiedzą o człowieku. Tak samo jeśli chodzi praktycznie o konto w banku, płacąc teraz praktycznie kartą, wszystkie służby będą wiedzieć, gdzie robimy zakupy, co kupujemy. To też jest bardzo do, to cenna informacja dla sklepów, tak, bo mogą stworzyć profil taki, takiego klienta, jakie towary najczęściej kupuje, w jakich ilościach. No to jest, to są po prostu bardzo, a to bardzo tutaj tak istotne dla sklepów, czy Dla handlu informacje, tak? Tak na przykład lekarstwa, czyli e lekarstwa także czy e-recepty. Kiedyś człowiek był chory, poszedł po prostu do lekarza, dostał e receptę, poszedł z nią zrealizować apteki, a teraz koncerny farmaceutyczne będą mieć pełną wiedzę na temat tego, na co chorujemy, co tak naprawdę. Bierzemy jakie lekarstwa, jakie zapotrzebowanie, no i to jest praktycznie system totalnej inwigilacji, tak? Czyli my nie wiemy o tych największych firmach, koncernach, o ich tajemnicach, natomiast oni będą praktycznie wszystko wiedzieć o nas. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwono dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, czy się, dzisiaj? Cześć.